Radio Campus efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Dziś zapraszamy Was w iście kosmiczną podróż. Zajmiemy się tym, jak podbijać kosmos i co nas może tam spotkać, a właściwie jakie konsekwencje mogą wiązać się z podróżami pozaziemskimi. NASA ogłosiła niedawno, że w 2024 roku odbędzie się kolejna załogowa misja na Księżyc. Wszystko super. Natomiast okazuje się, że konsekwencje personalne i fizyczne dla astronautów, którzy na takiej orbicie się znajdują, są bolesne. Bywają bolesne. Astronomowie ym, skarżyli się m.in innymi na bóle głowy, nudności, wymioty, a nawet zapalenie prostaty. Podobno winne temu wszystkiemu jest tak zwane promieniowanie kosmiczne. I właśnie o tym, czym to promieniowanie kosmiczne jest, jakie konsekwencje może wywoływać nie tylko u ludzi i jak można nim zarządzać, porozmawiam z naszymi znakomitymi gośćmi. A są dzisiaj nimi dr Monika Paluch-Ferszt ze środowiskowego laboratorium ciężkich jonów UW. Cześć Monika. Cześć, witam wszystkich. I dr inżynier Tomasz Krawczyk, DELAB UW. Znany Państwu Tomek Krawczyk. Dzień dobry. Temat kosmiczny, ale jak popatrzę na biografię Moniki, to nie mniej kosmiczne doświadczenia. Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Fizyki Jądrowej UŚ, Uniwersytet Śląski, Zakład Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii. Bardzo tego dużo w Twojej historii. Dziś porozmawiamy o tych właśnie kosmicznych doświadczeniach z kosmiczną kobietą. Naukowcy narzekają na te konsekwencje promieniowania kosmicznego. Mówiono, że w kosmosie nie da przetrwać się dłużej niż kilkanaście czy kilka 10 dni, bo właśnie mogą być takie fizyczne konsekwencje. Był niejaki kosmonauta Walerii Poliakow, który 20 lat temu wytrzymał w kosmosie 400 dni, ale to był ewenement na skalę światową mhm. i od tamtej pory już to się nie powtórzyło. Dlaczego to po pobywanie, czy przebywanie poza orbitą ziemską może być takie bolesne? Innymi słowy, czym jest to promieniowanie kosmiczne i dlaczego mamy się go bać? Ogólnie rzecz biorąc, promieniowanie kosmiczne, najprościej mówiąc, to jest promieniowanie, które dociera do nas z kosmosu. Dlaczego my tu na Ziemi nie musimy się przejmować tym promieniowaniem? Dlatego, że chronią nas tak zwane pasy van Alena, które pułapkują te, te wszystkie, zwłaszcza dodatnio naładowane cząstki, które do nas przebywają z kosmosu. I tak na dobrą sprawę, do samej powierzchni Ziemi dociera już bardzo mały procent tego promieniowania i z bardzo małą też energią, która jest wytracana w trakcie kontaktu promieniowania z. Z naszą atmosferą. Natomiast jeśli patrzymy pod kątem podróży kosmicznych, tak, jak już wejdziemy za tą naszą strefę komfortu, że tak powiem, to tam naukowcy wykryli, że są już energie rzędu 10 do 21 elektronowolta. I teraz To jest dużo, co to, to znaczy? jest mało. Właśnie. Jest taki wielki zderzać hadronów w, w Cernie, tak, który za dużo milionów e, dolarów, czy tam euro, e, został zbudowany. I on potrafi wyciągnąć energię rzędu teraelektronowoltów, czyli to jest 10 do 12. I teraz wyobraźni no, sobie dużo, dużo mniej. I to jest najwięcej, co na Ziemi możemy wyciągnąć, a tam są jakieś straszne energie, dlatego też trudno jest jakby badać ten efekt i na człowieka, i na elektronikę, tak? Bo to są wiele rzędów wielkości większe energie. Po czym jakby można poznać, że takie promieniowanie istnieje? No bo jest chyba pewne pole elektromagnetyczne wokół Ziemi. Jak mhm. to się stało, że ludzie wymyślili, że jest coś więcej? Ja czytałam, że leciał pan balonem, nie niejaki pan Hess na początku XX mhm. wieku, w 1912 roku dokładnie poleciał balonem i jego chyba hipoteza była taka, że im dalej od Ziemi, tym powinno to promieniowanie ziemskie jakoś słabiej działać. I pojawiło się jakieś inne. Jak tak. dzisiaj bada się, czy jak się poznaje, że to promieniowanie jest? Komory jonizacyjne są, znaczy ogólnie detektory promieniowania jonizującego, dzięki którym możemy zobaczyć, że takie promieniowanie jest. Na jakiej to jest zasadzie? Na przykład są takie komory gazowe, którym to nasze promieniowanie jonizujące powoduje jonizację gazu, w wyniku czego powstaje, powstają elektrony, tak? czyli rejestrujemy prąd. Im więcej jest tego prądu, tym większa jonizacja i więcej tego jest promieniowania, natomiast właśnie w trakcie tych lotów balonem Pan Hez zobaczył, że im wyżej on tym balonem się wznosił z tą komorą jonizacyjną, okazało się, że jest to promieniowanie jonizujące jest coraz większe co to mogło dla niego oznaczać? No, że te promieniowanie no, musi skądś jednak do nas dochodzić. I nie z Ziemi, bo się od tak, niej oddalaliśmy. Tak, 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 dokładnie. Na co niestety świat fizyki bardzo źle zareagował, bo jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej szumnie ogłoszono, że w fizyce właściwie już wszystko zostało wykryte. Nic nie trzeba więcej robić, tak? A to się okazało, że odkryto promieniowanie jonizujące, i nagle po kilku latach się okazało, że jeszcze mamy promieniowanie, które do nas przychodzi z kosmosu, więc to było bardzo kontrowersyjne wtedy. Na, na ten czas doświadczenie. Część fizyków w ogóle nie chciało tego przyjąć i dlatego w Ameryce niejaki pan Robert Milken prowadził kolejne doświadczenia, żeby udowodnić, że, że tak jednak jest. Przez, przez trzy lata to, to prowadził i właśnie to on dzięki niemu, jak to Amerykanin szumnie sobie wymyślił, właśnie nazwę promieniowanie kosmiczne, Natomiast dopiero w 1936 roku została przyznana właśnie oficjalnie Nagroda Nobla, która jakby stwierdzała, że to no, promieniowanie kosmiczne jednak jest dla pana Hesa, który jako pierwszy właśnie... balonem się przeleciał tak, i nie zgadzały mu się pomiary. Tomek, wrócę do ciebie. Jak to wpływa na na przykład sprzęty nasze tutaj na Ziemi? Czy w ogóle ono to promieniowanie kosmiczne zaburza pomiary? Bo w internecie można przeczytać rozmaite, e, ciekawe informacje o tym, jak to e, może nie tylko wpływać na nasze zdrowie, nie tylko powodować e, raka prostaty i inne schorzenia, ale też na przykład zaburzać pracę komputerów. Mhm. No bo takie fake newsy związane z tym promieniowaniem kosmicznym, jako czymś, co jest dla nas niepojęte, no, krążą po sieci. Czy to jest e, ryzykowne dla sprzętów, z których korzystamy na Ziemi? Nie, jeżeli tutaj mówimy o Ziemi, to to ryzyko jakieś jest tam znikome, tak naprawdę, ale bardziej i w ogóle nawet, jakbyśmy powiedzmy też lecieli samolotem, to z punktu widzenia elektroniki, tak samo te, te, te zjawiska nie są jakieś, że tak powiem, obciążające awionikę tam samolotu w sposób jakiś taki krytyczny. Oczywiście, jeżeli mówimy tutaj bardziej o żywych organizmach czyli Załogantach tak samolotu, to Monika na pewno mogłaby coś więcej powiedzieć rzeczywiście z punktu widzenia, no jak to oddziaływuje na nas jako organizmy żywe. Jeśli chodzi o, o może takie bliższe tu dla nas, na przykład lot samolotem, bo rozumiem, że podróże kosmiczne to bardziej tak abstrakcja jest, więcej. kwestia czasu. Tak, ale jeszcze póki co bardziej nas pewnie interesują loty samolotem. To tak na dobrą sprawę, to tego promieniowania jonizującego może się bardziej obawiać załoga, która długotrwale lata samolotami. I tak dla pokazania jakichś takich statystyk, to aby przyjąć takie naturalne promieniowanie, które do nas dociera przy, przez cały rok, to aby. To, taką właśnie dawkę przyjąć, to należałoby zrobić ponad 1200 lotów samolotem takim w, w połączeniu krajowym i około 14 takim międzykontynentalnym, na przykład Polska Stany Zjednoczone, dlatego, że one latają wyżej. wyżej. Tak, tak, dokładnie dlatego lata wyżej. I e, zwykle obsługa musi mieć tak zwane dozymetry, tak? to są takie detektory osobiste, które mierzą e, promieniowanie jonizujące. No i jeżeli nie wiem, jakieś. Widać, że dawki jakieś zostaną przekroczone, to na przykład należy przenieść, nie wiem, pilota, który lata międzykontynentalnie, po prostu na podróżę krajową, gdzie ta dawka mu się zmniejszy i, i będzie wszystko w porządku. E, tak, patrzyłam jeszcze, jeśli chodzi o możliwość narażenia i związane z tym skutki. To na przykład um, lekarze zauważyli, że jest większe prawdopodobieństwo na przykład skóry. Bo ogólnie rzecz biorąc, najbardziej to skóra jest narażona na promieniowanie jonizujące i właśnie były jakieś przypadki czerniaka, aczkolwiek, no wiadomo, nigdy nie można wykluczyć jakichś innych. Też rzeczy, które na to mogą wpłynąć. Rozmawialiśmy to z Tomkiem jakiś czas temu o tym, że Kiszonki mogą być rakotwórcze i wcale nie 5G. Więc rozumiem, że pozostając w ty tych statystykach dotyczących śmiertelności i konsekwencji zdrowotnych, ja czytałam, że y, nawet będąc na powierzchni Ziemi jesteśmy narażeni na to promieniowanie i zdaje się, że mieszkańcy Bukowiny Tatrzańskiej, która jest położona na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza, są dwa razy bardziej narażeni, znaczy dwa razy większą dawkę mm -hmm. tego otrzymują niż na przykład mieszkańcy miejscowości nadmorskich, więc i tutaj na terenie tak, Polski tak. jest dywersyfikacja, a mieszkańcy, poczekajcie, bo to ciekawostka kolejna, najwyżej położonej stolicy na świecie, czyli La Paz, otrzymują dawki na takim samym poziomie, jak właśnie piloci Boeingów tak, Atlantycy Tylko jeszcze należy przy tym pamiętać, że ci piloci, oni tam są raz, że tak powiem, na jakiś czas, a tamtejsza ludność, moim zdaniem, jest po prostu przystosowana do tego promieniowania, tak? Że ży, żyje cały czas, więc dla nich to są po prostu dzień jak codziennie takie dawki naturalne, tak, więc może ten też organizm trochę inaczej na to wszystko reagować. Bóle głowy, nudności, wymioty jako element codzienności, to, nie, nie, to raczej trzeba byłoby tak, zbadać, tak, czy, tak, czy to są to, takie konsekwencje. To Myślę, że organizm przystosowuje się dobrze do każdych warunków i raczej, raczej tam w drugą stronę może nawet być mniej nowotworów. <laughs> Tomek, a czy jakoś ta, ta, to całe promieniowanie kosmiczne, poza naszymi osobistymi konsekwencjami, może jakoś oddziaływać na to, co, co się dzieje na Ziemi? Czy też my jakoś chronimy mm -hmm. się przed tym? No bo Monika powiedziała, że ta skala narażenia na promieniowanie jest kluczowa, bo to, że ono mm -hmm. jest, to, to jest, natomiast te różnice w tych potęgach do XXI czy do którejś, to ma znaczenie dla naszego funkcjonowania. Czy my się jakoś przed tym chronimy tutaj na Ziemi? To znaczy tak, dla nas, ja troszkę niestety muszę się wybrać wyżej, niby tak troszkę poza Ziemię, przynajmniej na orbitę. Do, 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 czyli na orbitę gdzieś tam około okołoziemską, gdzie zaczynamy korzystać tak naprawdę z elektroniki w satelitach. I te satelity dla nas, tak mhm. różnego rodzaju, które stosujemy, czy to satelity nawigacyjne, odpowiadają za użycie GPS, czy też telekomunikacyjne, czyli mamy telefonnie, ale też mamy oczywiście... Telewizję, radio chociażby, czy też właśnie obserwacyjne, które odpowiadają za Meteo. One wszystkie są wyposażone w odpowiednie różnego rodzaju urządzenia. Elektroniczne, które są istotne dla funkcjonowania tych satelitów, no i pomagają nam w tym życiu rzeczywiście codziennym. No, nawigacja GPS, wiadomo, chcemy do co gdzieś samochodem, tak, ale może być to cała logistyka planowana. Mówiliśmy też o przemyśle 4.0, zresztą gdzie, gdzie też możemy korzystać z tych technologii GPS, no ale też i internet, radio, telewizja to. to wszystko rzeczywiście to, co mieści się na orbicie, jeżeli chodzi o satelity, jest dosyć istotne w naszym życiu codziennym. No i tu się pojawia rzeczywiście kwestia, w jaki, w jaki sposób chronić tak naprawdę elektronikę tych satelitów z punktu widzenia właśnie promieniowania kosmicznego. No bo mieliśmy dyskusję właśnie o pasach mm -hmm. Manalena. I tak naprawdę te pasy gdzieś są w odległości, pierwszy przynajmniej ten z pasów w odległości od chyba 600 kilometrów się rozciąga bodajże do dziewięciu tak, nawet. Tak, mm -hmm. tak. Poczekajcie, tu postawmy trzy kropeczki w środku. Dobrze. Te pasy van Alena mm -hmm. to są pewne jakieś komórkowe bariery, które chronią Ziemię? Czy tak, elektryczne. Elektryczne, elektryczne, elektryczne. Takie, tak, czyli po my pol, tego nie polen. zobaczymy gołym okiem. Tak, tak, to są pewne jakieś tak. mm -hmm. elektryczne, tak, tak, elektromagnetyczne, elektryczne To znania w atmosferze. To tak, tak, chronią... znaczy, możemy to zobaczyć za pomocą zorze polarnej. Aha? Tak, bo tę no, dobrą sprawę na równikach, jakby są te pasy van Alena i często są pułapkowane w te pasy i spychane do biegunów. I właśnie zwykle zorze polarne są widoczne w tych biegunach, bo to są po prostu nagromadzenie, nagromadzenie cząsteczek. Tak. Dobra, czyli mm, mamy te pasy, wracając tak. Tomek do tego, dziękuję za uzupełnienie, <laughs> już nadążamy, czyli tam, gdzie zorza polarna, pierścień na niebie, to tam są te pasy vanalena. Mm, Ok. Widoczne, e, widoczne, e, tak. Tak, tak, no to jest piękny efekt, tak, <laughs> że na niebie zobaczyć zorze. E, ale już same te cząstki w, w ramach tego pasa nie są takie przyjemne dla naszej elektroniki, no ten drugi pas to jest gdzieś tam od e, chyba 12 tysięcy nawet do 68 tysięcy w odległości tak, od Ziemi. Czyli wyżej. Jeszcze wyżej, tak to tam jest ten drugi Tam już tylko ponaddźwiękowe samoloty chyba się tam nie, latają. Nie, 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 nie my no. mówimy już o kosmosie. A kosmosie, Tak, tak, <laughs> tak, tak, tak nic nie ma. Tak, tak. Przy, przy pierwszym pasie, bo są dwa, przy pierwszym to tak, tam tak. mogą samoloty y jeszcze. Tak, hmm. tak, więc i tu rzeczywiście z punktu widzenia tej naszej elektroniki, no musimy ją w jakiś sposób rzeczywiście chronić. Jest oczywiście strategii. Możemy mówić w ogóle o samej konstrukcji, tak naprawdę danego pojazdu kosmicznego, czy nawet satelity, tak? No mogą być stosowane różnego rodzaju osłony, osłony punktowe, czy też różnego rodzaju ekranowanie wybranych sektorów, sektorów mhm. dokładnie. Tu się pojawia w ogóle ogromna dziedzina, jeżeli chodzi o zastosowanie tych materiałów do osłonowych. Poszukuje się materiałów z jednej strony o dużej gęstości, takich jak tantal, wolfram, mhm. tak, ale z drugiej strony, no też używane są o niskiej gęstości, jak polietylen. No bo musimy pamiętać też, że ta konstrukcja tego satelity musi musi być odpowiednia, musimy go wynieść, jest cała mechanika, też jakby tutaj są wibracje, wstrząsy, wtedy, kiedy wystrzeliwujemy tego satelitę, ta elektronika też musi to wytrzymać. No tak. i e ekonomia. No i ekonomia, tak, <laughs> dokładnie, ale niestety te cząstki mogą zaburzyć właśnie tą naszą elektronikę. W jaki sposób? Przede wszystkim mogą wybijać elektrony, na przykład z układu, tak, szczególnie na przykład w tranzystorze, co powoduje zaburzenie. Tak naprawdę całego, przykład, fragmentu jeżeli mówimy o kod jakiś binarny, tak, możemy mieć kod, który będzie tam 0101, a następnie wybicie elektronu poprzez cząstkę i zmiana tak naprawdę w tym binarnym kodzie jest zera na jedynki i nagle się okazuje, że jest trochę niebezpieczna sytuacja. Powiedzmy, że wydaliśmy komendę w satelicie, żeby dokonał korekcji tak, podczas orbitowania. No, takie orbitowanie potrafi być dosyć, że tak powiem, z dużą prędkością się odbywać. No i w tym momencie procesor oczywiście wykonuje tą operację, odpala silnik jakiś pomocniczy. No i jeżeli nastąpił ten przeskok i zmiana rzeczywiście tego bitu, może się okazać, że wejdzie na złą trajektorię. Przykładowo no może nastąpić wejście po prostu w atmosferę i może spłonąć taki satelita. To taka ciekawostka mm -hmm. z kolei, może już prawdziwa, która się wydarzyła. Rosjanie mieli misję, Phobos grant wysyłali rzeczywiście sondę. To prawda, to, to była sonda kosmiczna na jeden z księżyców, właśnie na księżyc, właśnie Marsa, Phobos. Miał pobrać on rzeczywiście tam próbki gruntu, tak, i przywieźć z powrotem na Ziemię. No niestety już na. W starcie, jak została wyniesiona, wyniesiona ta sonda na orbitę okołoziemską, przy drugim okrążeniu właśnie niestety prawdopodobnie ciężkie jony zaczęły oddziaływać na elektronikę. Inna sprawa, że Rosjanie użyli wtedy niesprawdzonego procesora, który jest stosowany w wojskowych samolotach. On nie został przetestowany w środowisku kosmicznym. I okazał się on być zawodny. Okazał się być zawodny i skończyło się tym, że niestety sonda spłonęła gdzieś nad Pacyfikiem, więc nawet nie opuściła orbity, znaczy opuściła orbitę ale niestety wylądowała no na Ziemi, no więc y, to pokazuje, że y, oddziaływanie protonów, elektronów, ciężkich jonów na elektronikę, no potrafi być naprawdę y, newralgiczne. newralgiczne. I, I to ta krytyczna infrastruktura w postaci szczególnie procesorów, które. Posiadają te tranzystory, te tranzystory mogą być naruszone i to może spowodować oczywiście znaczną awarię. To jak się chronić przed tym? To dla nas, być uh -huh. może, tu maluczkich na Ziemi, nie jest istotne zagadnienie z perspektywy naszego życia, bo my możemy latać uh -huh. samolotem bezpiecznie, to już wiemy i tak. w Bukowinie Tatrzańskiej też możemy bezpiecznie <grym> na nartach jeździć i <grym> po górach wędrować. Tak. No ale z perspektywy rozwoju, czy to przemysłu, technologii, czy nauki, no to są kluczowe decyzje, jak chronić takie satelity, czy inne uh -huh. sprzęty kosmiczne przed y, takim drobnym tutaj schakowaniem przez promieniowanie kosmiczne. Oprócz właśnie tych materiałów kompozytowych, o których mówił wcześniej Tomasz, możemy też stosować różne takie osłony, na przykład jeśli chodzi o neutrony, to bardzo dobrym pierwiastkiem, który jakby pochłania je, jest bor, więc można by było jakieś osłony borowe stosować. Też jest bardzo odporny na promieniowanie krzem. My na przykład y, w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich jonów używamy detektorów krzemowych. SI? Y, środ, środowiskowe laboratorium. A, tak, tak, ale tak, tak, SI? Y, tak, symbol tak, krzemu? tak, tak. tak. Mhm. Tak, właśnie dlatego, że one są bardzo odporne na promieniowanie jonizujące, więc takie jakby struktury krzemowe też są używane. Jeszcze można zrobić tak, że na przykład e, zamiast jednego procesora e, dać trzy, które jeśli jednemu by się coś stało, no to... E, no ale w ten sposób no można tak, dać i trzydzieści, tak. prawda? I, no tak, i zabezpieczyć no tak, się, to, ale to, to, to chyba ja jest mówię, nie zawsze możliwe technicznie. Tak, tak, to ja nie mówię, że, że jakby wszystko zabezpieczyć razy trzy, tylko takie najbardziej kluczowe, tak, które by spowodowały, no, awarię Uniemożliwiającą już w ogóle dalszą podróż, także to, to, to bardziej w ten sposób. Czyli backup, no procesor backupowy. Tak, tak, dokładnie. No i jeszcze można wprowadzić jakieś, nie wiem, kody, które korygują błędy. Tu może, bo jesteśmy przy procesorach, to jest dosyć bardzo ciekawe, tak? bo wyobrażamy sobie, gdy mówimy o tych technologiach kosmicznych, satelitarnych czy sondy kosmiczne, że stosowane są no, na pewno najnowsze jakieś pewne procesory tak? w tych technologiach. No, okazuje się, że tutaj jest drobna taka niespodzianka, jeżeli chodzi o tą elektronikę, szczególnie jeżeli chodzi o procesory. To nie jest wcale taka najnowsza technologia. Ja przywołam taki przypadek z kolei kolejny. To jest misja New Horizon, która odbyła się, wystartowała gdzieś w 2006 roku. Jej celem było osiągnięcie rubieży w ogóle gdzieś Układu Słonecznego, Pluton i później obiekty w pasie Kuipera. Powiedzmy sobie tak, procesor, który tam został zastosowany, to jest tam, on się nazywa MoonGrowth. Niewiele nam, MoonGrowth 5 dokładnie, niewiele może nam ta nazwa mówi, tam parametry, jakbyśmy za to się przyjrzeli, są dosyć ciekawe, jak ten 2015 rok, bo tam mamy architekturę 32-bitową, około mniej więcej, jeżeli chodzi o taktowanie zegara, to jest 10 do 15 MHz, no tam 2 KB, chyba 4 KB pamięci podręcznej. Procesora, no to co ma, no to jeszcze dodatkowe takie elementy, specjalnie jeżeli chodzi o tą elektronikę kosmiczną, to no specjalnie dostosowany został ten procesor, właśnie z punktu widzenia promieniowania. No ale dobra, to był 2015 rok. Ten procesor tak naprawdę bazuje na procesorze z 1988 roku, który został zastosowany w jednych pierwszych w ogóle konsoli PlayStation. Na tym procesorze nawet by nie poszedł Windows 95, już tak mówiąc, kolokwialnie, więc. Co jest grane tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię wykorzystania takiej w technologii kosmicznej starych procesorów? Są ku temu powody. Jednym z takich rzeczywiście istotnych dosyć powodów jest to, że nasze współczesne procesory tak, są naszpikowane bardzo gęsto tranzystorami, co powoduje, że żeby je uaktywnić, te tranzystory, a tranzystory są takimi obiektami, Bym powiedział z punktu widzenia bardziej, może takiego matematycznego, które przyjmują rolę bramek logicznych, żeby wykonywać określone operacje, to powoduje, że trzeba, można użyć niskich, dosyć napięć, żeby rzeczywiście te mm, tranzystory w tym procesorze się otwierały i zamykały. Ale w przypadku, kiedy stosujemy właśnie te stare procesory, po pierwsze, te tranzystory są większe, po, po drugie, jest ich mniej, mniej, jest gęste opakowanie, co powoduje, że jeżeli taki ładunek w ramach promieniowania kosmicznego gdzieś tam, że tak powiem, uderzy w ten procesor, gdzieś ten tranzystor, powiedzmy... To mniejszy ten, fragment niszczy i, yy, i hakuje? Czy, ba, potrafi nawet skompensować po prostu nadmiar tej energii. Bo te rzeczywiście starsze procesory tak umożliwiają jakby, jakby przejście większego napięcia, jeżeli chodzi o energię elektryczną, i tym samym no, jest taka ta starsza technologia bardziej przystosowana, jest w stanie przetrwać tak naprawdę mm. jakieś zderzenie z tego typu cząsteczkami w ramach promieniowania kosmicznego. To pytanie kończące, bo właściwie można tutaj się zasłuchać w tych kosmicznych opowieściach, czy my jako ludzie mamy się realnie bać tego promieniowania i czytać te fake newsy Właśnie. internetowe o śmiercionośnej energii, promieniowaniu korpuskularnym i elektromagnetycznym, które dociera z każdego zakątka kosmosu i nas tutaj na Ziemi wykańcza. Czy my mamy każdego dnia rano zastanawiać się, jak się chronić przed tym promieniowaniem? To ja mogę powiedzieć taką ciekawostkę, która naukowcy zauważali w 2012 roku, gdzie miał być koniec świata taki teoretyczny. Z wielu, tak, ale nie tak. z wielu oczywiście. Zauważono, że na kilka tygodni stworzył się trzeci pas Van Alena. Dlaczego? Ponieważ na Słońcu wtedy była taka ogromna burza słoneczna, która wyrzucała bardzo dużo cząsteczek. No i chwilowo Ziemia stwierdziła tak, że należy bardziej jakby osłonić naszą planetę. No i właśnie na kilka tygodni powstał taki pas, który dodatkowo jeszcze pułapkował te cząsteczki. No i jak wiemy nic się nie stało ani z nami, ani z elektroniką. Czyli Ziemia o nas zadba. Tak, tak to mitologia tak. Azteków łączy się z fizyką, e, promieniowaniem kosmicznym, fizyką jądrową i rozma, rozmaitymi innymi koncepcjami naukowymi. To wszystko sprawia, że jesteśmy bezpieczni. E, nie musimy codziennie rano myśleć o, o kosmicznych energiach, chyba że w piosenkach Ralfa Kamińskiego, bo tam te kosmiczne energie też się pojawiają. Lub kiedy zaczniemy latać po prostu na wakacje na Księżyc. Tak, to może no, wtedy może no, 20... 20... 20... O, burza słoneczna. W 2028 ma się pojawić na Srebrnym Globie stała Baza. NASA oh. planuje zlokalizować tam stałą bazę, więc jak uda nam się zniwelować konsekwencje tej energii kosmicznej i promieniowania kosmicznego na naszych organizmach, to może te wakacje będą nawet przyjemne, bez nudności, wymiotów tak, 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 i tak, rozmaitych tak, innych tak, przypadłości. Tak, tak, tak. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za tę kosmiczną rozmowę, za to kosmiczne spotkanie. Naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Monika Paluch-Fersz ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW. Dzięki Monika. Dziękuję. I dr Inżynier Tomasz Krawczyk, DELAP, EN, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie, a my słyszymy się w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt Sieci. Tu Radio Campus.